The Binding of Isaac: Rebirth jest kontynuacją, albo bardziej remasterem indyka o tym samym tytule z 2011 roku. Tym razem za tytuł odpowiada studio Nicalis. Fabuła, jeśli o takowej możemy mówić, opiera się na biblijnej przypowieści o Abrahamie i jego synu Isaaku. Choć tak naprawdę z historią tą i Biblią ma ta gra związek tylko nazewnictw. Jako Isaac uciekamy przed swoją szaloną matką do piwnic i staramy się przeżyć. W późniejszym etapie gry odblokujemy więcej postaci. Gra oparta jest na znanym schemacie roguelike. A to oznacza, że przechodzimy z jednego pomieszczenia do drugiego, pokonujemy stwory, jeśli takowe się tam znajdują, zbieramy różne rzeczy, które dają nam umiejętności bierne i aktywne, ewentualnie dadzą nam właściwości negatywne. Przedmiotów jest naprawdę od groma, na oko niemal 200, a na końcu całego poziomu czeka na nas walka z bossem, a tych jest naprawdę wielu. Początkowo finalnym bossem jest tylko nasza matka, jeśli się domyślacie, a z czasem odblokują się następne poziomy i następni bossowie. Tacy jak na przykład szatan, aniołowie i wiele więcej.